Panie i panowie, witam bardzo serdecznie w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Na wystawie poplenerowej Ludowe Zwyczaje Wielkanocne. Ta wystawa jest z pleneru malarskiego, który odbył się w Kościelisku w Kirach dnia 31 stycznia do 5 lutego. Byliśmy tam w takiej niesamowitej aurze zimowej. Bardzo dużo było śniegu, zamiecie. Efektem tego pleneru jest właśnie ta wystawa. Tutaj mamy taką właśnie wystawę westernową trochę naszych twórców, którzy właśnie przez naszego kolegę Mirońskiego, Mirka, zostali właśnie na żywo wyszkicowani. Cała ta historia Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy jest uwieczniona na tych obrazach. To, co z tradycji ludowej pozostało, a pozostało już niewiele tych, tutaj staraliśmy się je właśnie tutaj na tych obrazach uwiecznić. To jest druga właściwie taki plener poświęcony tym tradycjom, ponieważ chyba 10 lat temu właśnie robiliśmy i te wszystkie obrazy, które zostały namalowane, przez nas zostały wykorzystane na życzeniach, na pocztówkach, w publikacjach. W pewnym momencie mówimy, no nie będziemy powtarzać. Trzeba zwrócić się do artystów. Jest to dla mnie szczególny dzisiaj dzień, gdyż to właśnie w tym roku mija 10 lat, kiedy ja tutaj trafiłam. To cudowne miejsce. Właśnie to była wystawa wielkanocna. Moje obrazy to były pisanki i Lany Poniedziałek. Z taką duszą na ramieniu tutaj przyjechałam, bo po prostu nikogo nie znałam. Natomiast mówię tutaj ciepło naszego kochanego dyrektora Janusza Gmitruka, który mnie objął, bo to ciepło się jego roztacza. Nie tylko mnie, ale dla wszystkich naszych artystów. Nasz kochany Maciej Milewski, który nieraz na mnie krzyczał, źle zrobiłaś, ale dzięki jego uwagom, bo muszę powiedzieć, że właściwie jest moim mistrzem i dzięki tym uwagom powstają coraz ładniejsze moje prace. I chciałam podziękować wszystkim artystom tutaj, którzy jeżdżą razem z nami na plenery, gdzie jesteśmy razem i tworzymy przepiękną grupę. Chciałem przede wszystkim podziękować tym kolegom, którzy nadesłali pracę, które no, świadczą o wystawie. Wiele wystaw widziałem i organizowałem i byłem świadkiem. Uważam, że ta wystawa ma zupełnie dobry poziom. Mimo, że zorganizowana była w krótkim terminie, bo ta wystawa jest wystawą poplenerową. Plener odbył się w zimie, wspaniałym krajobrazie, wylot Doliny Kościeliskiej. Czy można sobie coś piękniejszego wymarzyć? Wykłady Janusza, dyrektora, były znakomite, bo przybliżyły nam temat obyczajów ludowych. Myślę, że widać to w tych pracach, bo różne ludzie mają podejście do tematu. Niektórzy malują bardziej osobiście, niektórzy malują z większym rozmachem, ale myślę, że ta wystawa jest bardzo dobrą wystawą. Proszę Państwa, no ja tak trochę te obrazy odczytuję. No oczywiście jako apoteozę ludowości, piękna, które lud wytwarza, niesie z sobą, przekazuje z pokolenia na pokolenie. Te obrazy to także swoista dokumentacja, która, tak jak mówił dyrektor, ona po prostu po latach będzie świadczyła o tym, jakie było to nasze życie społeczne, jakie były przejawy, jakie obrzędy przekazywane były z pokolenia na pokolenie. I tutaj mi trąci trochę to taką
nutą, czy takim klimatem, przepraszam, może coś wydać górnolotne, ale remontowskim, bo to są trochę takie właśnie elementy opisów remontowskich. Zresztą Janusz ma wielkie zasługi też w promowaniu twórczości Reymonta i myślę, Janusz, że w odniesieniu do twojej działalności w tym kontekście także upowszechniania malarstwa i ogromadzania artystów, malarzy wokół muzeum i wokół twoich inicjatyw, że w odniesieniu do ciebie się spełnia to słynne powiedzenie Reymonta, ta maksyma życiowa, że żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent i energię, to w czasie teraźniejszym pomagać pokoleniom przyszłym. Ja myślę, Janusz, że ty w całej rozciągłości tę maksymę Reymonta realizujesz przez właśnie takie inicjatywy. Kochani, drodzy przyjaciele, święta wielkanocne to czas pogłębionej wiary i nadziei, czas triumfu, dobra nad złem i życia nad śmiercią, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jest świadectwem miłości Boga do człowieka, ukazuje znaczenie i głębię sensu ludzkiego życia. To również czas nadejścia wiosny, odrodzenia się piękna życia przyrody. Drodzy przyjaciele, i Wielkanoc napełni was radością, spokojem i nadzieją na lepszą przyszłość. Wesołego Alleluja, Terekcja i pracownicy Muzeum Historii Polskiego Ludowego.